Jak pani napisała właśnie o tych celebrytkach na Zanzibarze już jakiś czas temu, chyba to było w odniesieniu wtedy do Basi Kurdej-Szatan, która też tam bywała, zarzucono pani, że pani z kolei pracuje dla TVP. Nie wstydzi się pani tego? Nie, nie wstydzę się, ponieważ ja pracowałam dla TVP za czasów prezesa z PSL-u, prezesa z SLD, prezesa z Unii Wolności, prezesa z LPR-u. No teraz prezesa z PiS-u i cały czas na przykład emitowany był Klan, M jak Miłość czy Barwy Szczęścia i oczywiście mam swoje zdanie na temat pewnych działań propagandowych Telewizji Polskiej i nie podobają mi się i nie ukrywam tego i mogę to spokojnie powiedzieć, tak samo spokojnie to potrafię powiedzieć prezesowi Kurskiemu, natomiast myślę, była że... Była taka rozmowa? Ależ oczywiście. I co prezes Kurski na to? Prezes Kurski czasem ze mną polemizuje, a czasem się na przykład ze mną trochę potrafi zgodzić. Wytłumaczyć mi, dlaczego tak robi, albo coś takiego. Natomiast akurat dość dawno z nim nie rozmawiałam, chociaż akurat dzisiaj mieliśmy jakąś wymianę SMS-ów, ale to jest na inny temat. Natomiast jakby to powiedzieć, myślę, że nie muszę się wstydzić na przykład pracy przy serialu Stulecie Winnych, bo jest to jeden z lepszych seriali w ostatnich latach i żadna stacja komercyjna nie zrobi serialu historycznego takiego, po prostu, bo uzna, że to nie jest w ich profilu programowym i tak dalej. Takie rzeczy jest w stanie zrobić tylko telewizja publiczna. Że telewizja publiczna czasami niestety teraz pojmuje misję jako promowanie Sylwestra w Zakopanem, no to już mogę się tylko martwić. Ale z drugiej strony... Oglądała pani? Nie, nie. Oglądałam film Don't Look Up na Netflixie, w Sylwestra, nie Sylwestra w Zakopanem. Natomiast no, nie jest w mojej mocy to zmienić po prostu. Natomiast myślę, że pewne rzeczy telewizja publiczna robi i będzie robić i jest w naszym interesie, żeby istniała i była silna, choć oczywiście wolałabym, żeby propaganda, którą uprawia, była... w nieco lepszym stylu, powiem tak najdelikatniej.